trener Adrian Siemieniec, 9. mecz bez porażki. Trenerze, mecz chyba taki o dużej intensywności i tej wydolnościowej, i takiej fizycznej. Dużo zwrotów akcji. Poproszę o komentarz. Dobry mecz, na pewno fajny mecz, może mniej dla trenerów, ale na pewno dla kibica, nawet postronnego, wydaje mi się, że ciekawy, bo dużo się działo i bramek padało i tak jak powiedziałeś, dużo zwrotów akcji, fajnej, dużo energii, intensywności, pasji, także naprawdę nawet tak bym powiedział od strony tego, że stoję z boku, to dobrze się taki mecz ogląda, bo czuję drużynę, która idzie po zwycięstwo i dążyliśmy do końca, żeby to zwycięstwo odnieść. Nie był to łatwy mecz, bo ŁKS to jest naprawdę dobra drużyna i dzisiaj też to udowodnili. Więc widać było i czuć z boku, że dwie drużyny chciały tu dzisiaj wygrać. Dlatego ten mecz też stał na fajnym poziomie, ale też nie sprowadzałbym tylko tego meczu do intensywności i zaangażowania, bo uważam też, że ten mecz był też jakościowy po prostu jak na rozgrywki trzecioligowe. Także cieszę się, że wracaliśmy do tego meczu, że odrobiliśmy straty dwukrotnie, bo to też nie jest łatwe. Drużyna się nie podłamała do końca, dążyliśmy do tego, żeby wygrać. Finalnie mogło się skończyć tak, że w ostatniej akcji mogliśmy ten mecz przegrać, ale ja też to biorę tak jakby pod uwagę takie sytuacje, bo to się może zdarzyć. Cześć, trzymaj się. Trenerze, po strzeleniu bramki gdzieś tam ŁKS przyjmuje inicjatywę, wychodzi dość takim intensywnym, mocnym pressingiem, wchodzi w duży kontakt z naszymi zawodnikami. W szatni padły ostrzejsze słowa? Nie, wręcz przeciwnie. Na pewno powiedzieliśmy sobie, że za dużo w nas jest emocji, a za mało właśnie myślenia o piłce, a druga rzecz jest taka, że to był taki mecz. No. Mecz był dwóch zespołów, które chcą grać intensywnie, są agresywne w fazie bronienia czy w fazach przejściowych, więc trzeba brać to na klatę i po prostu stawać szranki. No. Nikt tutaj nas nie będzie pieścił, ani nikt nie będzie nas oszczędzał, bo gramy, bo przyjechaliśmy na Jagiellonię. No, nie możemy tego oczekiwać od przeciwnika, po prostu musimy za takie momenty brać większą odpowiedzialność i się temu przeciwstawiać. Zwróciłem uwagę na taki element, oglądając mecz, że często zaczynamy wyprowadzać piłkę z piątki, gdy bramkarz wyprowadza piłkę z piątki i gramy ją krótko. Czy to jest jakieś takie nasze założenie? Nie, nasze założenie jest odnajdywać przestrzenie na boisku, które się otwierają. Jeżeli przeciwnik otwiera nam dużo przestrzeni za swoimi plecami, to nie gramy krótko, tylko gramy długo. Jeżeli chroni bardziej przestrzeń za plecami, to staramy się skupić go na piłce, wyciągnąć do góry i wtedy tą przestrzeń za plecami wykorzystać. Także nie zawsze gramy krótko wtedy, kiedy jest potrzeba i jeżeli zawodnicy tak oceniają tą sytuację, że należy po prostu rozpocząć grę na krótko. Wręcz momentami będzie nawet, że może za dużo graliśmy krótko i powinniśmy czasami to pole gry wydłużyć, bo tej przestrzeni przeciwnik zostawia więcej za plecami, agresywnie nas podchodził wysoko, więc tego miejsca do grania krótkiego po prostu nie było. Tak, poprzedni mecz został przełożony. Z jakich powodów mecz z Concordią został przełożony? Bo to też nie było informacji o tym. Mieliśmy reprezentantów Polski. I takie są przepisy, że możemy sobie z takiego prawa skorzystać, więc po prostu wykorzystaliśmy to. I dwa jeszcze pytania Hikaru. Co jest z Hikaru, bo tak zniknął nam i nie wiemy, Hikaru co się dzieje. Miał uraz, wracał po urazie i w momencie, kiedy wracał, złapał następny. Trochę dość nietypowy, bo związany tak jakby z obręczą barkową i wypadł mu po prostu bark i ja się fachowo nie wypowiadam do domu, bo się nie znam na tym, po prostu trzeba było tutaj pytać o tych specjalistów, ludzi, którzy lepiej się w tym temacie orientują. Ja wiem tylko tyle, że powoli zaczyna wychodzić na boisko, biegać. No tutaj kwestia jest kontaktu z nim, w sensie kontaktu z przeciwnikiem, żeby ten staw już był po prostu stabilny i ten bark mu ponownie nie wypadał. Także no, z perspektywy rywalizacji,
penalizacji w linii obrony jest to problem, bo wypadł nam Michał Osa i teraz wypadł też nam Hikaru. Nie możemy korzystać z dwóch zawodników, którzy na jesienie byli naszymi podstawowymi obrońcami, ale radzimy sobie. Są inni grają. Uważamy na ten moment naprawdę dobrze, ale mogą jeszcze lepiej. I ostatnie pytanie. Po dzisiejszym meczu, bo było dużo sytuacji takich kontaktowych, wszyscy są zdrowi w drużynie? No na razie nikt mi nie zgłaszał nic, także jesteśmy twardą drużyną, jesteśmy przygotowani na takie sytuacje. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.